Powiedział nikt nic niemiłego o tych piegach i nie mam takich przygód, że byłam piegusem w tym takim znaczeniu, że to jest jakieś wyzwisko albo rudzielcem. W sumie to trochę dziwne. No i uważam, że to jest dużym atutem dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Uważam, że piegi to jest takim, jest, w tej chwili są piegi są w modzie, to jest atut taki dodatkowy, dodają dużego uroku. Wychodziłam z metra i tam była grupa dzieci z dorosłymi, ciemnoskórzy. I ta dziewczynka tak zaczęła nagle, że mamo, co ona ma na tej skórze? Wacław Pazierski był farmaceutą, który urodził się w Wilnie, a studia farmaceutyczne skończył w Moskwie. Przyjechał tutaj na początku lat 20. i, tak jak powiedziałem, otworzył firmę Farmachemia i potem rozwijał ją do tego szczytowego momentu, kiedy w 1938 roku stworzył właśnie fabrykę kosmetyczną Halina. On jest aptekarz, ale nie stara się o otwarcie apteki, ponieważ prawdopodobnie nie ma praktyki zawodu aptekarskiego i takiej apteki by mu tu chyba nie pozwoliły otworzyć. On pełen pomysłów zaczyna na zapleczu swojego laboratorium na Jagiellońskiej na początku, gdzie firma była zarejestrowana. Zaczyna produkować według własnych receptur rozliczne maści, kremy, płyny do włosów. Sprzedawał również farmaceutyki, ale parafarmaceutyki. Przyjechał tutaj w latach 20. z żoną, która była Rosjanką i mówiła praktycznie tylko po rosyjsku, i z rodzeństwem, z dziećmi swoimi, którzy byli prawosławni, które były prawosławne, ponieważ to był wpływ matki, więc taką już atmosferę ten dom posiadał. I teraz jego prawą ręką była córka Natalia, która była w momencie, kiedy już przyjechali do Bydgoszczy, żoną Sergiusza Kudryckiego, hrabiego zresztą, który miał swoją firmę Medyko na Dworcowej, który potem zmarł na gruźlicę, i ta Natalia stała się prawą ręką właśnie po śmierci swojego męża Pazierskiego, no i jeździła z nim na targi. Pazierski był pełen pomysłów, otwarty. Jego takim najbardziej sztandarowym pomysłem to był krem Halina. Krem Halina na piegi. No jak wiśnie się, jedna z ich córek była Halinką, prawdopodobnie miała piegi i to ona, jej imię stało się właśnie nazwą tego kremu. Były duże problemy związane z osobami, które właśnie miały te piegi.
wręcz były szykanowane, można powiedzieć, no i nie czuły się fajnie z tym, jak miał właśnie piegi. Piegi nie były modne, to znaczy dążono do tego, żeby piegi usunąć, no i z tego, co udało mi się stwierdzić, to nie było skutecznych preparatów, tylko kremhalina był rzekomo skuteczny. Słyszałam i czytałam na ten temat wiele, między innymi tym, że stosowano taki sok z cytryny na przykład, albo nalewkę z chrzanu z dodatkiem octu, między innymi, także dużo takich rzeczy też stosowano do usuwania, do wybielania, powiedzmy, piegi. Co ciekawe, krem halina przeciw piegom miał trzy warianty, trzy etapy kuracji były, przy czym trzeba było je przejść grzecznie, tak, bez odejścia od recepty, no i potem stosować ten ostatni etap już w ramach pielęgnacji, w ramach zapobiegania, bo gdyby się zaniechało tego, to piegi wracały podobno dwa razy mocniej, tak? Więc to po prostu jak ktoś raz popadł w uzależnienie od kremu halina, to już potem, aby nie być piegowatym, musiał cały czas ten krem smarować. Wazierski miał wielką skłonność do reklamowania w sposób bardzo ponadprzeciętny swoich wynalazków. No i między innymi na wszelkie targi krajowe, zagraniczne jeździł z chłopcem, który był piegowaty. No i połowę twarzy miał posmarowaną kremem halina, a drugą nie, dlatego połowa twarzy była tylko w piegach. No i taka żywa reklama kremu halina miała być świadectwem tego, że było to skuteczne. Ja widziałem zdjęcia czarno-białe, no, za mało ostre, żeby stwierdzić, ale prawdopodobnie musiało te piegi jakoś to likwidować. Takim największym jego sukcesem było otrzymanie medalu na wystawie w Tel Awiwie, ale on nie tylko pojechał do Tel Awiwu na wystawę, tylko jeszcze zwiedził Egipt, zwiedził cały dzisiejszy Izrael. Natomiast chodził po ulicach Kairu na przykład z tym chłopcem właśnie piegowatym, przebranym w strój taki kolonialny, no i tam się fotografował z tymi miejscowymi właśnie potencjalnymi klientami i chyba i sprzedawał nawet ten krem. Oklejał również samochody jeżdżące po ulicach, co nam się dzisiaj już nie wydaje dziwne, ale ten pomysł przywiózł po prostu ze Stanów Zjednoczonych i w ten sposób reklamowano ten krem halina. I z głośników dobiegał głos spikera: kupuj krem halina, on jest skuteczny, więc to musiało robić wrażenie, jak samochody były stosunkowo rzadkie, zwłaszcza na prowincji. Jesteśmy przed wytwórnią fabryki kosmetycznej Halina, która została utworzona w 1938 roku przez Wacława Paździerskiego i funkcjonowała w tym miejscu do roku 1949, kiedy została upaństwowiona, a potem zlikwidowana. Tam na Zdunach było to fabryk jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesna. Wysokie sufity, wysoko sufity, elektryczność, kanalizacja, ponad 100 osób zatrudniał w swojej firmie. Miał właściwie dwa działy, takie najważniejsze, to znaczy do kremy oraz produkcja płynów do włosów. W tej firmie faktycznie wykorzystywano szereg urządzeń napędzanych na prąd, natomiast nie przeprowadzano tutaj syntezy chemicznej, więc pod tym względem to było dość prymitywne, ale takie były realia tutaj w naszym regionie i w Bydgoszczy, że nie przeprowadzano syntezy chemicznej, więc surowce gotowe sprowadzano i potem je przerabiano. Do tej pory udało mi się napisać artykuł, który został opublikowany w
Kronice Bydgoskiej. Natomiast do końca tego roku ukaże się książka, którą poświęciłem Przemysłowi z doktorem Dariuszem Chyłą, razem napisaliśmy, którą poświęciliśmy Przemysłowi chemiczno-farmaceutycznemu tu w Bydgoszczy i w regionie Kujaw i Pomorza Gdańskiego od 1918 do 1951 roku. No i tutaj specjalny podrozdział zostanie poświęcony właśnie firmie Halina, z tego względu, że to była jedna z największych, jeśli nie największa firma, która w tym czasie działała na tym rynku chemiczno-farmaceutycznym tutaj u nas w regionie. No ja właśnie obecnie prowadzę studia o piegach i dochodzę w moich badaniach do tego momentu, kiedy one w ogóle zaczęły się pojawiać. Obserwuję oczywiście to, jak one lekko, powiedzmy, bledną, kiedy nadchodzi zima. I obserwuję, jak one się pojawiają po prostu masowo, zazwyczaj w maju, kiedy jest już bardzo dużo słońca. Pracuję z moją przyjaciółką, zielarką, jakby w ramach tych studiów o piegach i w ramach też naszego działania, które się nazywa Supermoce, badania nad miksturą, która pozwala zachować piegi. Emilia zna się na ziołach, zna ich właściwości i tutaj przygotowujemy taką miksturę, która pozwala dbać o koloryt skóry i również, która pozwala te piegi eksponować jeszcze bardziej. Nie wiedziałam o tej historii, więc dziękuję Ci, że jakimś zbiegiem okoliczności ona się pojawiła i że mi ją opowiedziałeś. I myślę, że to będzie, to w ogóle nadaje bardzo ciekawy kontekst moim badaniom. Krem Halina. Ciekawe, jak będzie się nasza mikstura nazywała. Może zdejmować. Okej, dobra. Nie ma? Okay. I patrzysz kamerkę jeszcze chwilę. Fajne piegi, nie? Nie przerywać, nie przerywać, bo wtedy piegi wrócą podwójnie. Nie przerywać, ciągła kuracja.